אנחנו קוראים Czytamy בספר pracę כתבי בעל Balasulama, הסולם, מאמר wstęp הקדמה do לכבוד nauki עשר 10 הספירות, sfirot, מקום 96 צדיק punkt. בה, ניתן לצפות בשידורנו באתר Sorna קבלה, 790 בדרך prac כלשהו כאמור. Balasulama. I ספר jeszcze כתבי בעל raz הסולם, הקדמה 790, לכבוד עשר הספירות, עמוד 96 punkt. 790, I ci, którzy są godni i nie mogą odejść od wypełniania przykazań, jak jest powiedziane, tak jest podobne, że też człowiek nie może odstąpić od pięknego, cudownego nasłodzenia, które przychodzi do niego w ręce. To nie dlatego, że to przychodzi ze strony egoizmu, który jest podobny do nas, to co nas popycha. To znaczy pojawia się możliwość poznać dobro, nie oddalając go. A w innym wypadku to nie jest praca. To jest wszystko jedno. Tak jak w egoizmie. Że chciałby, tylko nie może porzucić. Nie jest w stanie. Wszystko znajduje się pod ekranem. Od naruszenia uciekają jak od pożaru. I powiedziane jest o nich, że jesteście zlani ze Stwórcą swoim. Żyjecie wszyscy dzisiaj. Dlatego, że miłość do Stwórcy przychodzi i daje im się jako prawdziwa miłość według poprawnych kanałów, które są stworzone przez przyrodę. I teraz zlany ze swoim korzeniem, tak jak należy, życie daje cały czas i sobie swoim źródłom dobro i nazywa się dlatego Torą. Pytanie? Na razie jeszcze nie ma? To znaczy przechodzimy do sytuacji, kiedy pojawia się możliwość oddalenia, możliwość podniesienia się nad egoizmem, ale jeszcze raz, nie po to, żeby życie było lekkie, tylko do tej chęci wcześniejszej, gdzie przychodzi do sytuacji, że rozumiesz, pojawiają się siły i za każdym razem możesz się podnieść troszeczkę więcej ponad przeszkodami. Dlatego trudności nie znikają. Droga nie jest na dużo lżejsza. Cały czas następuje oddalenie, pragnienie otrzymywać, ale na koszt doświadczenia dla tych parcyłów, które się formułują w duszy. To tak już człowiek jako doświadczony przedłuża podnosi się po stopniach, idzie do królewskiego zamku, z jednej strony go odrzucają, już będzie mógł przejść do królewskiego pałacu i pracować tam. Nie ma męca oprócz takiego, który jest doświadczony, jak jest powiedziane. Także powinniśmy się podnosić w stronę zjednoczenia cały czas. Tak, proszę? Powiedziałem to, żeby nie słyszano, to było jako swoim konkretnym zrozumieniem tekstu, czyli co, już nie ma więcej pracy, że taki spokój. Tak, po prostu otwierasz usta i samo wlatuje. On opisuje tu jakiś dobry stan. A co to znaczy dobre dla ciebie, jeżeli pojawia ci się możliwość wypełniać działanie darowania bez ograniczeń, bez granic, oddawać na tyle, że po prostu ciebie nie ma, nie istniejesz. Ale oddajesz wszystkim, nawet najgorszym swoim wrogom. Na tyle, że nawet nie mógłbyś pomyśleć o nich, że a jednak się zaczynasz o nich, dbać o nich. To znaczy, siebie nie bierzesz do rozliczenia, tylko po to, żeby przynieść swojemu największemu wrogowi gram napełnienia. Tak jest napisane. To akurat jest o tym napisane. To jest światło,
Światło dobra to jest dobro, kiedy pojawia ci się możliwość. O czego ty się napełniasz? Napełniasz się od tego, że nagle jesteś w stanie postąpić tak z każdym człowiekiem, z największymi swoimi wrogami. I to się nazywa, że podniosłeś się nad wszystkimi swoimi pragnieniami dla darowania i otrzymasz tylko do darowania i teraz całą nieskończoność swoją możesz oddać dla kogoś, kto jest w twoich oczach nie po prostu zero, ale minus nieskończoność. I to jest rezultat pracy. A inaczej to co to jest? Co to znaczy zjednoczenie ze Stwórcą? Jeżeli ty chcesz się upodobnić do Niego w odniesieniu do innego, w jaki sposób, jakie może być jeszcze upodobnienie? Z działania twojego poznam ciebie, to jest powiedziane, czyli na ile przyjmujesz, na ile on kocha wszystkich i wszyscy oni są odwrotni do swojej materii, do Jego i istnieją w nienawiści. Na ile on nad tą nienawiścią wszystkich kocha, mimo wszystko, i ty powinieneś się do tego upodobnić. I w ten sposób ty się z nim zlejesz. Z Bożą pomocą. Jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że celem kongresu na Rawie będzie dojście do pragnienia darowania, żeby urosł u nas Chisaron, potrzeba do darowania, a nie potrzebujemy więcej. Liczymy, że tego nam brakuje, że to jest połowa. To jest połowa szekla. Połowa, którą powinniśmy donieść. I połowę on wyższy. I tego wystarczy. Jeżeli będziemy chcieli się zjednoczyć po to, żeby przyjść do wzajemnego jego darowania, żeby darować i napełniać jego, tego wystarczy. Nazywamy to mimo wszystko Chisaron dla Chisaronu, czyli potrzeba dla potrzeby. To wszystko jeszcze nie jest jeszcze w takim dostatku, czego brakuje tych podstaw, żeby przyjść do zjednoczenia po to, żeby dojść do Stwórcy. To znaczy, że ten Chisaron, on jest bardzo skomplikowany. To tak jakby był jeden w drugim. To nie jest to, że to jest jeden etap, jak potrzeba dla potrzeby, później przeprowadzimy następny kongres i tam już będziemy tylko otwierać Chisaron. Nie. To akurat tak nie będzie. Nie będzie tak. Jest tylko jeden Chisaron. Powinniśmy się zjednoczyć. Napiszemy tutaj darowanie w grupie. I jest jeszcze jeden Chisaron. To jest darowanie. Darowanie Stwórcy. Tak. I obydwa znajdują się w tej samej intencji. Tak? Mówimy już z ostatnich, tak, że powinniśmy się przybliżyć do całkowitości, stąd przyjdzie poprawny Chisaron. To jak nie stracić obraz tej potrzeby, tego Chisarona, do którego chcemy dojść na kongresie w Arabii, pragnąć darować tego, czego nie mamy. Jeszcze raz? Jak nie stracić tego, że cały czas mówimy o tym, że chcemy dojść do całkowitości? Jak nie stracić tego obrazu, że chcemy i do tej potrzeby darowania, że chcemy tego? Nie chcemy dawać. Brakuje nam tego chęci do darowania. Teraz mówimy o całkowitości. My chcemy dojść do pragnienia darowania po to, żeby się zjednoczyć. I w ten sposób będziemy w stanie naprawić nasze pragnienie zjednoczenia się ze Stwórcą i w ten sposób chcemy się z Nim zjednoczyć. To wszystko znajduje się tak jakby na tej samej linii. No.
To tak jak się znajdujemy na tym takim patyku, na szaszłyk, na tym, co się nadziewa, na jednej linii. Nie rozumiem, dlaczego dzielimy jedno od drugiego. Trzeba bardziej na ten temat myśleć więcej. Nie ma żadnych problemów. Jeżeli ty wyrażasz jedno słowo, darowanie czy brak darowania, przedłużasz stąd do Stwórcy, nie zatrzymuj się na całej drodze. Wyjaśnij mi, proszę, gdzie tu jest problem. Przejścia skąd dokąd. Jeżeli znajduję się w darowaniu, to znaczy jestem zjednoczony z innymi po to, żeby dojść do darowania. Dlaczego to jest mi potrzebne? Dlatego, że jak jednoczę się z nimi, to tylko nie potrzebuję światła, które wraca do źródła, który doprowadzi mnie do właściwości darowania. Jeżeli przynosi nam tę właściwość darowania, to po co nam to jest nужne? No tutaj, tu, po to, to, żeby dobrze nam się żyło w tym życiu? Tak to objaśniasz na 99%. Dlatego, żeby przyjść do darowania dla Stwórcy? A po co mam oddawać dla Stwórcy? Przecież jemu to jest potrzebne? Nie, on nie ma potrzeby. Nie, po to, żeby przyjść do zjednoczenia z Nim. Co otrzymamy od zjednoczenia z Nim? No, tym możemy go napełnić. Nie tym, że ty mu darujesz, tylko tym, że znajdujesz się w zjednoczeniu z Nim. I w ten sposób go możesz napełnić. To znaczy, że przychodzimy właśnie dlatego, gdzie tutaj jest odwrotność. Tak? Jak związać chisaron, tego co nam brakuje, pragnąć oddawać. Nam brakuje tego pragnienia, żeby się zjednoczyć. My nie chcemy się jednoczyć między tą potrzebą zjednoczenia się całości. My chcemy dojść do takiego stanu, żeby otaczające światło działało na nas w ten sposób, żebyśmy pamiętali, że darowanie, aszpa, to jest wyjście z wszystkich problemów. To jest rozwiązanie. To znaczy, że darowanie przynosi nam wszystko, czego pragniemy. Jak będziemy chcieli się jednoczyć? Ja potrzebuję to, co potrzebuję, żeby zachcieć się zjednoczyć. No zachcieć się zjednoczyć, no bardzo dobrze. Natomiast właśnie o to proszę u Stwórcy. Od światła wracającego do źródła. Teraz ja zadam pytanie, dlaczego? No odpowiadaj, dlaczego? No żeby dojść do celu. Grać w pokera? No dlaczego, powiedz. Dojść do celi. Jakiego celu? Zjednoczenie ze Stwórcą. Ty też to masz? Dlatego chcesz się zjednoczyć? Tak? To znaczy, że ja chcę pragnąć tego, żeby się zjednoczyć, żeby się zlać ze Stwórcą. To też się znajduje, złączenie ze Stwórcą też się znajduje w tym okręgu, ale znajduje się właśnie tam. A w innym wypadku, po co miałbyś się jednoczyć? Sobie wszystko jedno. Musisz jakby skończyć to zdanie. Dlaczego się jednoczyć? Powinieneś zrozumieć, że nie może twoje zdanie być tam jako reakcja od tego, co wpływa z góry czy z dołu. Bez człowieka tory i żeby to było wszystko razem. Ty musisz to wszystko wypełnić do samego najwyższego. W naszym świecie nie ma żadnego sensu, żeby wyjaśniać, żeby się łączyć. Ale ty nie masz tutaj, nie ma sensu po to, żeby się jednoczyć. Ty to nie przyszedłeś tutaj po to, żeby się zamienić i żeby... Czy żeby obniżyć cenę jakby na jakieś produkty. Nie ma. Dlatego tu przyszedłeś. Jeżeli ty wyjaśnisz swoje potrzeby w pełni, wtedy zrozumiesz, że przychodzisz do formy takiej, że człowiek, tora i Stwórca to jest to samo. Nie może tutaj jakiegoś pół wyjaśnienia czy pół zdania. Dlatego nie może być tak, że teraz wyjeżdżamy na pustynię i byśmy po prostu przeprowadzali tylko pół. Jeżeli jest to
Jeżeli prośba nie jest cała, nie jest pełna, nie kończy się Stwórcem, stąd właśnie dostajesz siłę, zrozumienia, odczucia. A skąd jeszcze to wszystko przychodzi? Tylko stamtąd. Dlatego prośba powinna być skierowana do Stwórcy. To tak, jakbyś wysyłał list bez adresu. No i ci tam co pomoże. Możesz tam napisać, co chcesz, ale nie napisałeś adresu. No i co? Jaką odpowiedź otrzymasz? Po prostu zginie w drodze. Tak? Pytają nas uczniowie synchronu. Wszystkie te rozmowy na temat potrzeby, darowania, wszystko mnie to zaplątuje. Ja czuję, że nie mam takiej funkcji. Jak ja mogę się podnieść na wyższy stopień? Ja mu rekomenduję, żeby przyjechał mimo wszystko. Dlatego, że chociaż on jakby tak osłabia może nasze siły, no ale jak będzie razem z nami i włączy się w nas wszystkich i będzie w stanie jakby włączyć się w silną część grupy, uniżyć się przed tym, co chcemy tam zrobić, to tak on otrzyma taką jakby indukcję. To tak jak mały z dużym. To samo było przy wyjściu z Egiptu. Byli mężczyźni, dzieci, kobiety, starce i wszystko znajduje się w każdym człowieku. Czyli wszystkie te właściwości znajdują się w każdym człowieku. Dlatego niech przyjeżdża, to możemy mu znaleźć prawego człowieka samego w sobie. Tak. Co to znaczy dostarczyć napełnienia Stwórcy, jeżeli Stwórca to jest właściwość darowania? No i ty też. No ja mogę mu napełnić jakiegoś nasłodzenia jakiemuś innemu człowiekowi, jak mogę napełnić, dostarczyć napełnienia jakiejś tam właściwości. No ja rozumiem, ty tak sobie wyobrażasz ten swój świat, jakby nie było niby obrazów. Czy tam są obrazy, z którymi coś tam możesz zrobić, możesz otrzymać jakąś reakcję od nich, ale nie czujesz, że za każdym z tych obrazów znajduje się Stwórca. O tym, że te wszystkie obrazy, to wszystko są tylko obrazy. I tutaj on je ożywia i przedstawia siebie we wszystkich miliardach pojawień w odniesieniu do ciebie. Co to jest właściwość darowania? Dający. Dający. To jak ty odnosisz się do kogoś tak, to odnosisz się do jego fizjonomii, do jego oczu, do jego uszu, czy odnosisz się do sedna tego człowieka? Czyli on się składa dla ciebie z wielu detali. To wszystko jest, to się objawia wszystko w obrazie tym? Czy to jest wyrażone wszystko w jakimś takim obrazie, w jakimś powietrzu wiszącym? No wyobraź sobie właśnie taki obraz, który znajduje się w powietrzu. Coś, co znajdującego się nie w ciele, tylko tą całość, duchowność, wszystkiego pragnienia, wszystkiego skierowania, oddzielasz to od niego. No w gruncie rzeczy to się znajduje poza nim. No ale załóżmy w ten sposób. Nam się wydaje, że to się znajduje w ludziach. Wynieś to z człowieka. Ciało przedstaw jako znikające i zwróć się do sedna człowieka. Tak w ten sposób będziesz w stanie zwrócić się do sedna Stwórcy. A różnica między nimi jest taka, że Stwórca jest całkowity, włącza w siebie wszystko i kieruje wszystkim. I to jest przyroda, to jest ogólna siła przyrody, to jest prawo siły ogólnej przyrody, to jest ogólny rozum, który znajduje się w przyrodzie, który jest w pełni dobry, niosący dobro. To jest cały rozum jest dobry i te siły działające tam są siłami niosącymi dobro. Nie myślę, że powinniśmy zaplątywać się tutaj z parcuchami, z materią i podobnymi rzeczami, które obserwujemy, to co my widzimy.
powinniśmy przejść i liczyć się bardziej z sednem, z słusznością. Przecież nie ma ciał. Co to jest ciało? Ileś tam kilkadziesiąt kilogramów białka? Sedno to jest ta wieczna część. Właśnie z nią staram się związać, znaleźć związek. Jeżeli mówisz o sednie, to jakie te wszystkie sedna? No w gruncie rzeczy tak przedstawiasz to w formie, w jakiejś tam formy, ale w gruncie rzeczy one są nieskończone całkowicie. Nie mają żadnych granic. One wszystkie są różnymi wyrażeniami malchuta nieskończoności. Jak mówisz o zjednoczeniu między nimi, to one na tyle są wszystkie tak jakby rozmazane w malchucie nieskończoności, tak można powiedzieć, że wszystkie razem zamieniają się w malchut nieskończoności. I wtedy jest zrozumiałe, że wszyscy oni są, jeżeli jednoczą się razem, takie rozmazanie na całej powierzchni, to przedstawiają sobie naprawiony malchut nieskończoności. Dlatego, że działanie schodzi z tego rozerwania i wtedy otrzymujesz naprawione kli. Powinniśmy widzieć grupę według wewnętrznego wzoru. A w innym wypadku to co? To proste. Dla początkujących dobrze, no, może być. Z tym mamy problem tutaj. I człowiek w odniesieniu do samego siebie, i człowiek w odniesieniu do grupy, i w odniesieniu do całej ludzkości. To jest duży problem. Problem jest tym, że człowiek przychodzący do nauki kabały czuje, że po co jest mi nużne to człowieczeństwo? Ja nauka kabały gdzieś tam na górze, na jakimś tam rozejściu. Ja też tak wyjaśniam, no, że wszystkim tym, co tutaj widzimy, tam gdzieś tam dalekie jakieś wielkie siły, które działają, formułują wszystko dla nas, cały ten świat. Takie wyjaśnienie w sednie. Ale to tylko na początku. To tak jak my rozmawiamy z dziećmi. I dla człowieka pojawia się fakt taki, że mu się wydaje, że on powinien gdzieś tam lecieć, jakieś lata świetlne do jakichś światów, gdzie się znajduje stwórca, jego system i gdzieś stamtąd odnoszę się dopiero po śmierci, a tu w ciągu życia. To wszystko jest problem. I wtedy uczy się tego. Nawet uczy się kabały indywidualnie, że ja powinienem, ja chcę. I nie ma żadnej takiej potrzeby jednoczyć się z innymi. To jest bardzo ograniczone przyjęcie, ale to jest normalne dla początkujących, że wszyscy jesteśmy egoistami. Potem człowiek może przez kilka dobrych lat rezultatem okrążającego światła i zrozumie, przez zrozumienie nagle zrozumie, że trzeba się zjednoczyć, że trzeba znajdować się we wewnętrznym związku z wszystkimi. Mówię, że powinienem otworzyć tam, powinienem przyjść do światła, które wraca do źródła i działa to na mnie na tyle, co chcę się zjednoczyć. Jeżeli ja myślę, że jestem prawy człowiek i dający, to światło nie zadziała. Światło podziała z innej, z odwrotnej strony. Podziała w ten sposób, na ile ja działam niepoprawnie. I po tym, jak ja już rozumiem, że myślałem niepoprawnie, przecież ja powinienem się zjednoczyć z grupą i tam przecież w grupie, ja wtedy dopiero odczuję duchowy świat. To jest bardzo duży przełom w świadomości człowieka. Nagle zaczyna rozumieć, że duchowy świat nie znajduje się tam, gdzieś za księżycem, ale on znajduje się w związku między ludźmi i to jest miejsce absolutnie antyegoistyczne. I wtedy on stoi przed problemem. Przyjąć to dla siebie, jakby to było przybliżyć się do tego,
zmienić stosunek do tego, żeby to było na tyle istotne, że cała reszta jest zbytkiem. Od tego momentu grupa, zjednoczenie, wszystko co się w niej dzieje, wszystko to jest tylko do zjednoczenia, do tego, żebyśmy się znali. To jest istotne. To jest na moim celowniku i nic oprócz tego, dlatego że ja jestem uzależniony od tego i wtedy musi zwiększać i właśnie w tym punkcie się angażować. Ale jest jeszcze trzeci, gorszy stan. Obserwujemy go w różnych grupach, kiedy zaczynasz rozmawiać z nimi i mówić, no dawać, oddawać na 99%, a po co, a co tu kabała, stwórca, ja rozumiem, ja bym chciał być ze stwórcą, ale co, no dobrze, przez grupą. No, za ileś tam lat zaczynam słyszeć, że zjednoczy się ze stwórcą możesz tylko przez grupę, inaczej nie wyjdzie. No, podobna jest grupa, no ale po co mi jest ta cała reszta? O czym ty w ogóle mówisz? Nasze grupy na całym świecie są takie jak my. Nie na tym polega pytanie. Wszyscy razem się uczymy, wszyscy znajdujemy się, ale cała reszta. Wszystkie te miliard Chińczyków, miliard Hindusów, czy tam pół miliarda z Południowej Ameryki, pół miliarda Afrykanów czy Europejczyków. Kim oni są? Kto o kim myśli? Po co ja mam o nich myśleć? I ty zaczynasz wyjaśniać człowiekowi, że ty i grupa i cała ludzkość powinniście się zjednoczyć po to, żeby się upodobnić do Stwórcy. Opa, no, to jest następny problem. No, z tym się nie zgadzam. Ja i przyjaciel, że my myślimy o naszym celu, no dobra, to jeszcze można przyjąć, ale ja i inni nie mamy takiego celu. I to jest poprawne, i to jest właśnie tak. Popatrz, co się dzieje. No, to jesteśmy my, ja. No i grupa. I przez grupę idziemy do Stwórcy, tak? To jest jasne, to jest Izrael. Razem z grupą, to jest Tora, świat wracający do źródła i Stwórca. No to jest zrozumiałe, że to jest w ten sposób. Ale całe 99%, gdzie się znajdują? Znajdują się tu na dole, to są te masy. One ciągną na dół. Dlaczego tak w materialne? No po co nam są potrzebni? I tu powinniśmy znowu wyjaśniać, że my te jesteśmy tylko przejściem, stanem takim przejściowym. Czy powinniśmy być jak królestwo, powinniśmy uczyć całe społeczeństwo, co to jest wzajemne poręczenie, co to jest integralne podejście, po to, żeby przyłączyć ich do siebie w formie ahapa. I wtedy to razem zjednoczyć to jak 10 sfirot i skierować to do Stwórcy, do Keter, do 9 pierwszych. To jest bardzo trudne. To jest naszym przyjaciołom, którzy znajdują się w grupie. Bardzo ciężko im to wyjaśnić, że w tym, że cała nasze działanie tutaj jest wewnątrz grupy. Tu. I tu jest źródło siły i tu wszystko rozkrywamy, otwieramy. I tu wewnątrz otwieramy wszystko. Kręgi będą tutaj. I Ahab, i my, i Stwórca. Wszystko znajduje się wewnątrz, w grupie. Tu się kończy wszystko. Część przychodzi z góry, z dołu, przepraszam, i część przychodzi z góry. Kli to jest grupa. To są punkty, zjednoczone punkty w sercu, ale to bardzo ciężko wyjaśnić. Ty widzisz, w tym momencie, kiedy dochodzimy do z przekazaniem poręczenia, wzajemne gwarancje, nasze grupy nie rozumieją, nie chcą się tym zajmować. Dlatego, że to jest odwrotne. To bardzo ciężko jest zrozumieć dla człowieka, jak to może wszystko się razem układać. Tak spokojnie, powoli. Tak, Moshe? Kiedy muszę? Jak pan rekomenduje poprawnie przedstawiać sobie człowieka, jak ma zbierać swoje myśli, swoje właściwości, jak to jest bliższe, jak to może być bliższe dla nas? To może tak jak zebranie wszystkich ludzi w jednego człowieka, jak to?
jest Twórca znajdujący się wewnątrz człowieka i nad działającym, istniejącym Stwórcą tutaj jest klipa, egoizm człowieka. Klipa może iść razem ze Stwórcą na etapach rozwoju i wtedy nie ma wyboru i trzeba cierpieć i mieć nadzieję, że podnosisz się w poprawnym kierunku, gdzie i klipa i Stwórca zjednoczą się w człowieku w jedno, a bywa także klipa, która działa i w inny sposób. Odwrotnie. Głównie to jest duma, która rozbija to wszystko, to jak pisze o tym Rabasz, tak? Co? Tak, duma. Ona po prostu niszczy człowieka. I oprócz tego jest jej zazdrości. Samolubstwo. Czasami ciężko to odróżnić od dumy, ale w tym właśnie tutaj mamy taki podstawowy problem, że pragnienie kierować, mieć władzę nad czymś, no to używając naszych słów, pragnienie dojść do sukcesu dzięki innym, używając innych, wykorzystując innych. To jest właściwość, z którym nie wolno się zgadzać. A cała reszta jest w drodze. Wszystko przyjmie swoją formę, poprawną, z biegiem czasu. I dlatego trzeba widzieć, że wewnątrz każdego z nas znajduje się taka iskra. I ta iskra związana jest ze Stwórcą. Stwórca znajduje się wewnątrz człowieka i pytanie polega na tym, jaki obraz klipy wkłada się na obraz Stwórcy. Człowiek jest stąd do nieskończoności. Wszystkie duchowe formy znajdują się wewnątrz. Do tego najbardziej wewnętrznej klipy, którą ty obserwujesz. No i tak. W najgorszym stanie, jak ja patrzę na człowieka, to widzę, patrzę na niego, jak kogo ja chcę po prostu użyć. I czy to jest ten stan? To jest normalne. To nie jest antyduchowe jakieś. Nawet jest napisane, że wykorzystać, to znaczy kupić przyjaciela. Użyć grupę, to też jest użyć grupę. Ja zaczynam patrzeć na niego, przykładam jakiegoś wysiłku, widzę obraz Stwórcy, czy co to jest? Nie, obraz Stwórcy jest objęty jego klipą. To, klipa to jest taka błona, taka. To przyszło jak rabi Akiva. Też krzyczał na niego, że to jest klipa, że to jest odwrotne, że on się przewrócił. To jest możliwe na wysokich poziomach, tak. Dał pan dobry przykład, jak ja patrzę na człowieka, nie zwracam się do niego, do jego ust, do nosa, do rąk, tylko do człowieka, do czego na razie nie zrozumiałem, co to jest sedno, do którego się zwracam, człowieku. Nie zrozumiałem tego wyjaśnienia. Jeżeli my zwracamy się do przyjaciół, powinniśmy się zwracać do jego punktu w sercu, to wszystko. A cała reszta... Cała reszta na razie odkładamy to na stronę. Jeżeli on nie zaczyna jakby nie przychodzi z pretensjami, nawet jeżeli jest to duma i władza, z tym wszystkim jeszcze można się zgodzić w jakiś sposób, ale to jakoś się powinno szlifować. No ja się zwracam, to co ja chcę zrobić z jego punktem w sercu? Ja chcę, żeby miał kontakt, przybliżyć się do niego, żeby nasze punkty zlały się na tyle, żeby było jedno pragnienie, jeden rozum, żebyśmy mogli razem odczuwać, żebyśmy konkretnie byli razem.
to, żeby istniejący egoizm był zneutralizowany. Nie można tak powiedzieć, że zneutralizowany egoizm zostaje, ale tak jakby był zneutralizowany przez to, że połączyliśmy się jeden z drugim, możemy się podnosić. Chciałem powiedzieć, że w szabat byłem w Tel Awiwie, że szabat o 3 w nocy, pół Tel Awiwa śpi, połowa Tel Awiwa wraca z imprez. I takie miałem odczucie, że tam się czuję, jak ludzie szukają tego. Chciałem powiedzieć, że najbliższy szabat wszystkie grupy od Aszkelona do Natanii spotykają się w Rachowacie. Grupy Tel Awiwu, grupa z Holona odpowiadają za to, żeby to zorganizować. Grupa z Rachowa to przyjmuje u siebie i jest odpowiedzialna za dyżury. Wszyscy wzięli jakieś różnego rodzaju funkcje. Myślę, że jak popatrzymy, co było 2 lata temu i co się dzieje teraz, to po prostu jest niesamowite. Że widzę, że jestem ma dużą nadzieję, że za 2 lata to już w ogóle będzie blisko 1000. Każdego zapraszam, żeby przybył do nas na szabat rano. Ja w ogóle nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją. No bardzo dobrze. W gruncie rzeczy tak rozmawiałem z Władkiem. Oni teraz robią film w Odesie. Sekret Zoharu. Sasza Demidow też tam leci. To już tam jest, tak? Oni też zbierają się zrobić duże zebranie w czasie sabatu. Akurat widzimy teraz Odessę. Oni chcą i proszą o to, żeby że u nich się zbierają. Do 50 ludzi potrzebują. Potrzebują wszystkich, żeby ktoś, jeżeli ktoś może przyjechać, to żeby tam pojechał. Każdy, kto może przyjechać do nich na sobotę i razem z nimi spędzić tę sobotę, to będzie bardzo, bardzo poważne przygotowanie do kongresu na pustynię w Arabii. Kto będzie mógł, bardzo proszę. Nie podnosimy się. Te wszystkie pytania. Kola. Problem, może to nie problem. Zapytał pan, po co się należy się zjednoczyć? On powiedział, przejść do zjednoczenia, tak jak Bala Sula mówił. Problem w tym, jeżeli jednoczymy się czysto egoistycznie i to nie jest zbudowane z naszego pragnienia. Problem. Jednoczymy się egoistycznie, tak? To prawda. I co dalej? Żeby wzmocnić ogólne pragnienie? Tak. Żeby było większe, wielkie pragnienie, tak. I co? I o co prosimy? No prosimy, że właściwość darowania, rozumiemy, że rozum, że co się pojawia wyżej? My krzyczymy, przynieś nam, daj nam właściwość darowania, chociaż wewnątrz i w sercu chcemy otrzymywać, tak? No nie wstydź się, tak? No tak, no tak, no nie. No nie czerwień się, no. No ja nie czerwienię się. Wiem. No to na czym polega pytanie? I to się nazywa, że z low lishma przechodzisz do lishma. No dlatego jest mi potrzebna grupa, żeby zjednoczyć pragnienia. Nie mogę myśleć czy pragnąć oprócz tego, jak ja coś chcę, czy myślę o tym i to jest ode mnie wymagane. Zmiana zachodzi pod wpływem światła. Prosić na ile mogę, to poproszę. No. Podobnie jak małe dziecko, jej mama mówi, ty chcesz być dobry? A on mówi, tak, ja chcę być dobry. No ona mu mówi, no ona na niego naciska, on mówi, a my też bardzo podobni jesteśmy, chociaż no gdzieś tam coś tam może, no nic więcej. Nie wymaga się więcej, tylko wprowadź siebie, wnieś siebie w jakieś takie granice zgodnie z twoim poziomem
przyjdzie światło, przeniesie cię na następny etap, na następnym etapie poczujesz się troszeczkę bardziej rozumiejącym, odczuwającym, inaczej będziesz troszeczkę prosił, światło znowu na ciebie będzie wpływał i tak tysiące małych działań codziennie. No ale dlaczego tak często używamy grupy w celach egoistycznych? Dużo czasu przeszło? Nie, ty wcześniej nie słyszałeś, bo przeszło parę lat, czytałeś artykuły Rabasza, gdzie jest powiedziane, że trzeba się jednoczyć, miłość do bliźniego, że wszystko do grupy, do miłości, do Stwórcy i tak dalej, i tak dalej. Czytałeś i czytałeś. I czytałeś, i myślałeś, że dobrze, no to bardzo przyjemne rzeczy. No piszę tam Tora, zapowiedzi, to nie wchodzi w serce wszystko, to przelatuje obok ucha. Ale nie wchodzi do środka. Może jest ktoś, komu to też nie wpada do ucha. Co? No, pewnie, że są, co mam palcem pokazywać. Wszyscy się znajdują na drodze. Ci, którzy się podnoszą czym bardziej, a ci, którzy mniej. To wcale nie mówi o wielkości jego człowieka. O wielkości człowieka, czy o wielkiej duszy. Człowiek może się znajdować 10-15 lat zamknięty, w ogóle nie przyjmujący i nagle otwiera się wszystko i nagle rozkwita i przedłuża. A jak ja mogę pomóc? Ogólnie nie musisz o tym wiedzieć. Nie musisz wiedzieć, w jakim człowieku znajduje się kto. No ogólnym. Zbudować ogólny obraz, który będzie wpływał na każdego i będzie budził miłość. I to wszystko. A oprócz tego jeszcze wewnątrz, jeszcze można jakoś pomóc? Tylko wewnętrzna modlitwa. Tylko modlitwa. O poręczenie. O tym, żeby wszyscy w końcu otworzyli to i zjednoczyli się i zrozumieli, odczuli. Nie trzeba zmieniać kierunku. Trzeba nacisnąć na pedał gazu. I dojedziemy. Tak, Gilad? Wczoraj pytali pana, jak sprawdzić ruch. I powiedział pan, że jak bardziej wezwał zjednoczenia w grupie. Czy może pan więcej coś powiedzieć na temat? Nie ma co dalej mówić na ten temat. Jak to można zmierzyć? To wystarczająco. Na ile ja wkładam sił, wysiłków, w czasu, na ile ja czuję w ciągu dnia, że to mnie martwi i zjednoczenie grupy. To tak jakbym się martwił na to, ile czasu poświęcam na to, sekundę, dwie sekundy, jak na mnie wpływa wewnętrzna sytuacja, czy to się dzieje we mnie, czy to się dzieje wewnątrz mnie, czy te zmartwienie. To wszystko zależy od tego, jaki jesteś bliski, czy daleki od tego. Każda rzecz w tym życiu. To jest, że tym się zajmuję, to znaczy, że ja staram się, że grupa była bardziej związana? Nie, tym, że ty jesteś zajęty, to jest dobrze, ale od tego momentu dalej powinien przedłużać tą myśl. Może nawet jeszcze przeprowadzić jakieś działanie niewielkie. Jak odpowiedział pan na Moshe, to powiedział pan o dumie. Czy można zapytać się na ten temat? Wszystko, co człowiek robi, wyjaśnia pan, że to jest takie działanie, z którym nie może być razem. I zazdrość i wszystko, ale z dumą nie można zostawiać. No to przecież to człowiek. O czym myślał Stwórca? Jak mówi, iść do tego mistrza, który cię zrobił. Po to, żeby się zwrócił do niego ze swoimi pretensjami i to wszystko. Pretensje, powiedzmy, otrzymałeś jakiś przyrząd i on nie działa. No zwróć się do Stwórcy, do mistrza, który zrobił ciebie. Co ty chcesz? Do mnie nie ma co się zwracać, to jest zrozumiałe. Do swojego ojca też nie. No przecież on w ogóle nieszczęśliwy jest, że się zrobił. A zwrócić się tutaj, tam, gdzie przychodzą wszystkie właściwości, do źródła. Ja poważnie mówię, nie także powiedziane, że zwróć się do mistrza, który mnie zrobił dosłownie. Ty powinieneś wierzyć, że wszystko, co istnieje, to wszystko poprawne,
Tylko to trzeba przewrócić i zmienić. W czym różnica jest między dumą a innymi właściwościami? No powiedzmy z lenistwem. No mówią, że z lenistwem można żyć. No może będzie jeszcze gorzej. Co to znaczy, nic nie można zrobić? Duma to jest... To cały czas go budzi, ona go podnosi. A lenistwo po prostu, no siedzi tam i śpi. No i co? Co, lenistwo to lepsze? Może akurat pycha, no, duma jest lepsza, nie pozwala się uspokoić. To co, teraz będziesz o co prosił? O lenistwo? No dobra, pomyśl. Pytanie? W tym czasie, które zostało do kongresu, co mogą zrobić przyjaciele po to, żeby wzmocnić potrzebę dojścia do darowania? Pracujemy nad tym cały czas. Będziemy mówić jeszcze i jeszcze na ten temat. Powtarzać to, co było powiedziane w czasie lekcji, w ciągu dnia. Może jeszcze wypada, żebyśmy jeszcze wybrali jakieś takie fragmenty z wszystkich lekcji mówiące o tym. No powiedzmy, w czasie tych ostatnich lekcji może znaleźć podobne rzeczy. No zadawajcie pytania, tylko krótkie. Może będę w stanie odpowiedzieć na nie. Może też trzeba to określić w blogu, oddzielić. No co jeszcze? Nie wiem. Będziemy się starać codziennie. No główne to jest to, żeby w sobotę przeprowadzić przygotowanie. A potem to już kongres, później 2 czy 3 dni przed kongresem. Rzeczywiście będziemy robić takie osobne dni. Wiem, że grupa kobiet zbiera się wyjechać, zjeżdżają się w szabat po to, żeby przeprowadzić przygotowanie, pomyśleć o mężczyznach, żeby się przygotowali w poważny sposób i mieli udany kongres. Czy ma Pan jakieś rady dla kobiet? Nie ma obowiązku zjednoczyć się dla kobiet, nie ma pojęcia takiego jak grupa dla kobiet. No, same pojęcie grupy nie dotyczy kobiet. Nie powinny się zjednoczyć między sobą pragnienia. One mogą zjednoczyć swoje pragnienie po to, żeby podtrzymać mężczyzn. I to podtrzymanie jest bardzo istotne, to wsparcie. I ona jest określająca, taka podstawowa, że rzeczywiście, jeżeli one z wewnątrz pomyślą o nas to, co one pomyślą, to i my pomyślimy. W ten sposób to jest zbudowane. I jak to kobieta myśli, to mężczyzna realizuje. Widzimy to w życiu jako prawo. I to oczywiście wiemy, że to przychodzi z duchowności. Dlatego bardzo istotne jest, trzeba i w domu porozmawiać z kobietami. Akurat w najbliższą sobotę, kiedy ja codziennie rozmawiałem ze swoją żoną na ten temat, na temat kongresu. Trzeba podnosić tutaj, wzmacniać wagę tego zdarzenia wyjątkowego, które planujemy. No, zwrócimy się do kobiet. Tak? W tym pragnieniu zjednoczenia, czy mamy jakiś wybór? Wybór? W pragnieniu zjednoczenia. Przychodzi światło i jednoczy. Jak ty mówisz, że twoje pragnienie się realizuje, wtedy, jeżeli przyjdzie zjednoczenie. Ale trzeba rozumieć i oddzielać to, że ja powinienem prosić, że ja nie po prostu buduję tego ogólnego zjednoczenia, że tam tańczymy, czy tam jakieś robimy kręgi, czy siedzimy, uczymy się, przygotowujemy się, szykujemy się do wyższego światła, żeby na nas wpłynął. Płynęło. Jak to w książce? Jest taka ilustracja.
jaka tysiąc lat do życia. Widziałeś tę ilustrację? Dziecko, które chce złapać coś, co leci z góry. To jest życie, idzie z góry. Ty sam nie kończysz działania, ty tylko oczekujesz, żeby dorosły coś zrobił. Jak dziecko. To jest to, co brakuje w naszej prośbie. To tak, jakbyśmy mówili, nie oczekujemy. To jest oczekiwać zbawienia. Tego trzeba. To jest to, co potrzebujemy. I to powinno być bardziej wypukłe. Właśnie te odczucie oczekiwania. Expectations. Co to znaczy? W taki sposób ten, co znaczy zobowiązany jest uczestnik na, żeby dołożyć wysiłku, żeby każdą sekundę był w napięciu, żeby wypełnić wszystko, co zależy od niego, dać swojego pół szekla i wtedy wyższy pozwoli na swoją połowę i wypełni. Krótko mówiąc, oczekujemy, że będziemy mieli bardzo mocne tutaj tak, te wyjście w sobotę, spotykają się mężczyźni, spotykają się kobiety. Mam nadzieję, że wszyscy, co będą w stanie, żeby mogli dojechać do Odessy w ciągu następną soboty. והמילים חודרות עמוק בפנים וזה קטל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטט נחלים בחזורים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדר יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדר יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה